Wszystkim, z tej strony Mruszka i witam was bardzo serdecznie w kolejnym speedbuildzie. Tym razem wybudowałam dom dla Zuzanny i w wymaganiach było to, że właśnie jest to domek dla pary rodziców, dla nastolatki i małej dziewczynki toddlersa. Dodatki to psy i koty i 4 pory roku, także do tego się musiałam ustosunkować. I powiem wam, że jeśli chodzi o samo robienie rzeczy bez dodatków jakichś, to jest zawsze w pewien sposób nieprzyjemne, aczkolwiek nie było tak źle, bo to są pod względem mebli moje dwa ulubione dodatki, także nie było aż tak tragicznie. No i zawsze jest też ta podstawka, nie? Także spoko. I co jeszcze chciałam powiedzieć, to właśnie to, że jednak mimo wszystko przez to, że musiałam się ograniczać do jakichś rzeczy, a nie bardzo pamiętałam, co w czym jest, na przykład robiłam coś i sobie myślałam, o tutaj świetnie, idealnie by ta jedna rzecz się wpasowała, a potem się okazywało, że ona się nie wpasuje, bo nie mogę jej użyć, także to jest jedyna ta zła rzecz. A dobra, to tak jak mówiłam, to że są to ewidentnie, przynajmniej dla mnie, dwa najlepsze dodatki, jeśli chodzi o meble i o tryb budowy, także spoko. Mam nadzieję w ogóle, że podoba jej się ten domek, bo powiem szczerze, że mi się podoba, w sensie jest taki dosyć inny niż zazwyczaj buduję, też tutaj poławiłam się troszeczkę tą edycją terenu, co wyszło mi, myślę, że w miarę spoko, w miarę okej, w sensie mi pasuje. I powiem wam jeszcze, że też co do domków, żeby teraz nie było, że wiecie, że będziecie pisać o tym, czy wybudowałabym domek, jasne, w swoim czasie, za jakiś czas pewnie okej, ale też muszę dbać o pewną różnorodność na moim kanale, więc nie mogę cały czas domów rodzinnych robić, więc obiecałam jeszcze jednej osobie, że zrobię domek i zrobię oczywiście, ale jednak mimo wszystko chciałabym się pobawić właśnie w jakieś inne rzeczy, wybudować inne rzeczy, zwłaszcza, że sobie inne założyłam, a też nie chciałam, żeby ktoś czekał, jak już powiedziałam, że zrobię to z przyjemnością, jasne, chciałam z tego jak najszybciej się wywiązać, także spoko. Co do samej budowli, to tak jak widzicie, zrobiłam sobie tutaj ten garaż też z takim gwiazdem, tak jak już to raz robiłam, ale nie zabudowywałam w środku, w sensie nie zostawiałam pustego miejsca, pustej przestrzeni na ten taki sztuczny samochód, bo stwierdziłam, że to trochę bez sensu, w sensie wiecie, o co chodzi, że szkoda miejsca po prostu na to, więc wolałam sobie ogarnąć tam pokój. To tak wydaje mi się, że to jest najrozsądniejsze i też do zwykłej rozgrywki. Nie wydaje mi się to zbyt mądre, żeby ten sztuczny samochód, w sensie sztuczny, zabawkowy samochód tam był, bo z tego co mi się wydaje, ale mogę się mylić, ale z tego co mi się wydaje, to Simowie potrafią podnosić te rzeczy i wtedy to wygląda dosyć głupio. W sensie wiecie, bo to zabawka i oni często je odnoszą, także to się trochę mija z celem. I dlatego też tutaj tego nie robiłam. Może kiedyś, no ale wątpię, tak szczerze mówiąc wątpię, żeby miały dojść auta. Ale jakby doszły, ale nie wiem, wydaje mi się, że jakby miały dojść, to już by doszły. Co do samego wystroju w środku, to myślę, że jest to taki styl bardziej taki tradycyjny, ale wiecie, nie chodzi mi o to, że taki jakiś taki tradycyjny elegancki, tylko taki tradycyjny przytulny. W sensie, ja lubię taki wystrój, nie wiem, może nie dla każdego to jest przytulne, nie dla każdego to wygląda dobrze, ale mi się podoba. Na mnie jest spoko. Podoba mi się strasznie ta sypialnia i powiem wam, że najdłużej, to zresztą sami zobaczycie, robiłam pokój dla tej małej dziewczynki, bo ja nie wiem, ja mam jakiś taki straszny problem z robieniem czegoś, jeśli nie ma dużych, wysokich mebli w danym pomieszczeniu, w sensie wiecie, o co mi chodzi, nie? Że dla małych dzieci wszystko jest takie bardzo niskie, niska półeczka, niskie łóżeczko, niskie pudło z zabawkami i tak dalej, i to wszystko jest takie strasznie malutkie, także z tym miałam taki lekki problem. W sensie problem, może nie problem, tylko dużo przy tym siedziałam, żeby to jako tako wyglądało. Także no wybaczcie mi. Aczkolwiek na przyspieszeniu to raczej tego nie będziecie widzieć. To raczej jedynie ja to odczułam, jak budowałam. Też wiecie, nie jakoś strasznie, ale tak trochę dłużej to robiłam, to mogę powiedzieć. I też jakoś super nie jestem zadowolona z salonu, bo ja nie umiem robić salonów, po prostu nie wiem. Dużo razy słyszałam, że a, tam gadasz, Pruszka, umiesz. A nie wiem, a mnie się po prostu nie podoba, w sensie wiele speedbuildów w życiu widziałam i mogę z całą pewnością powiedzieć, że to nie jestem w tym najlepsza, po prostu nie jestem najlepsza w robieniu właśnie salonów. Teraz właśnie też co do właśnie budowli, w sensie tego jak umeblowałam to mieszkanie i jak zrobiłam metraż, o to mi chodzi,
to chciałam właśnie, żeby tutaj była taka osobna jadalnia, bo wydaje mi się, że to takie fajne jest miejsce dla rodziny, aczkolwiek wiem, jak to w Simsach wygląda, bardzo podobnie do życia. Wydaje mi się, że teraz normalnie tak jak jest i raczej rzadko kiedy ludzie jedzą ze sobą, ale fajnie, żeby takie miejsce było, chociaż od święta, wiecie o co chodzi. Także chciałam, żeby to właśnie było takie totalnie osobne. Pokój dla nastolatki jest taki, wydaje mi się, całkiem taki, może mały, ale taki całkiem przytulny. W sensie, ja jakbym była nastolatką, to bym się cieszyła z takiego pokoju. Takiego małego kącika, ale swojego własnego. Także myślę, że spoko, jasno, ładnie. A co do, w ogóle co do reszty, to stwierdziłam, że dwie łazienki będą mega spoko. Bo przy czteroosobowej rodzinie w Simsach już się robi powoli tłok z tymi łazienkami, więc zawsze ta druga spoko. Zwłaszcza, że tam u góry jest wanna, tylko ja się teraz zastanawiam, bo ja tam użyłam trójkątnej wanny, w sensie wiecie o co chodzi, tej takiej narożnej. I ja nie wiem, czy tam można myć dziecko, ale chyba normalnie można myć, nie? Bo właśnie stwierdziłam, że musi być wanna przecież, skoro jest mały toddlersik. A ja nie za bardzo lubię mieć wanny, w sensie jak gram w Simsach, to w Simsach, gram w Simsy i nie mam dzieci malutkich, to wolę mieć prysznic, bo szybciej się wtedy myją, nie? Zawsze jeszcze klikam szybki prysznic, oni nie są tacy do końca do myci, ale jest szybciej. Także ja raczej w wannę tak nie za bardzo. Ale no, jak się ma dziecko albo zwierzątko, no to trzeba. Także o. Nie ma tutaj żadnych elementów, akcentów dla zwierząt, bo też tych zwierząt nie miałam po prostu wymienionych jako członków rodziny, więc nie robiłam takiego czegoś, ale tak jak co, to zawsze będzie można gdzieś tam miseczkę postawić. W ogóle mam nadzieję, że się nigdzie nie walnęłam i nie dodałam czegoś z innego dodatku, bo to jest możliwe. Ja często tak mam, że posortuję to, w sensie włączę to sortowanie, ale potem wyjdę z tego katalogu, wejdę do niego jeszcze raz i to sortowanie się anuluje. I ja tego nie zauważam i patrzę, o fajne, przyda się i to stawiam, także wydaje mi się, że nie, że wszystko jest w porządku, ale mogłam się gdzieś walnąć, także dajcie znać, czy się gdzieś nie walnęłam przypadkiem. Gdyż powiem wam, że trochę miałam lekki problem z ozdabianiem rzeczy z zewnątrz, w sensie z ogrodem, o, tak bym to nazwała, bo tak jakby człowiek tego nie zauważa na samym początku, jak w sensie sobie myśli, a no tam są jakieś roślinki czy coś, bo głównie o to mi chodzi. Chodzi mi dokładniej o paprotki. Nie mogłam użyć mojej ulubionej paprotki. Musiałam użyć tej paprotki z podstawki, a chciałam użyć tej z ucieczki w plener bodajże. I tak, och, stwierdziłam, no nie, tylko nie to. Ale spoko. W sensie takie coś, że buduje się tylko z określonych dodatków, albo najlepiej bez żadnych dodatków, bez żadnych pakietów, bez żadnych akcesoriów, jest spoko, bo dostrzega się inne rzeczy, bo ja wam powiem, to zresztą sami zauważyliście i to tutaj niestety powieliłam, że ja odkąd mam 4 pory roku, to ja nagminnie wręcz używam okien z 4 pór roku. Bo w wyzwaniach jakichś takich, wiecie, żeby mieć hajs, czy na początku rozgrywki faktycznej, takiego zwykłego let's playu, to te okna są spoko, bo są o dziwo strasznie tanie. Nie wiem totalnie dlaczego to są takie tanie, ale no spoko. I to jakby no na początku właśnie w starterze, czy w domku do 10 tysięcy, to robi różnicę olbrzymią. Bo wiecie, potem to już nie ma żadnego znaczenia, jak już się rodzina rozwinie finansowo, ale na początku to na pewno ewidentnie robi różnicę. No a przy czym według mnie one są ładne. Jest duża gama kolorystyczna i pasują do siebie z drzwiami, które też są uważam najładniejszymi w grze. Także przez to właśnie nie używam innych rzeczy. W sensie przez to właśnie, że teraz mogłam korzystać, no i tak korzystałam z tych moich dwóch ulubionych, no ale niekoniecznie zawsze we wszystkim były te meble, prawda? I różne właśnie tryb budowy i tak dalej, więc musiałam korzystać z podstawki, więc przez to musiałam popatrzeć co tam jest i poprzypominać sobie, że o, wcześniej jak nie było tego dodatku, albo nie miałam tego dodatku, to korzystałam z tego i było spoko, było super. I też jakoś niedługo chciałabym zrobić jeszcze jeden, bo wiem, że jakby patrząc po moich filmach, no najpopularniejszym filmem na moim kanale jest właśnie domek z podstawki. Także uważam tak szczerze mówiąc, że byłabym w stanie teraz go zrobić lepiej. W sensie to nie jest nic ani, że wtedy było źle, ani, że teraz jest jakoś super, po prostu
człowiek się z czasem uczy i to jest normalne i przykro by było, jakby było inaczej. Więc postanowiłam, że będę musiała jakoś niedługo zrobić aktualizację, w sensie dużo rzeczy takich doszło w darmowych, tych takich, w sensie darmowych rzeczy w aktualizacjach doszło właśnie do podstawki, więc myślę, że parę rzeczy nowych można by było zrobić. No i też tak jak mówiłam, trochę może mojej kreatywności jest teraz więcej, może mniej tak szablonowo wyglądają te domy, także myślę, że można by zrobić jeszcze raz po prostu ten właśnie domek z podstawki, bo może komuś by się ten nowy bardziej podobał, a widzę, że no skoro tam jest tyle wyświetleń, to raczej nie uważam, żeby to było jakoś przez to, że ten dom jest nadzwyczajnie piękny, tylko że po prostu jest potrzeba na takie domki, bo jednak dużo osób ma po prostu podstawkę, może jakiś dodatek, no i mody na przykład, nie? Albo bez modów, ale nie ma dodatków, czy tam w ogóle akcesoriów, nie? Także myślę, że spoko, że mogłam coś takiego zrobić, aczkolwiek tak jak mówiłam, teraz ten następny domek, który zrobię, bo też obiecałam, to będzie póki co ostatni, jaki zrobię. Także jeżeli ktoś ma prośbę do mnie, żeby coś wybudować, zostawcie tę prośbę na za jakiś czas, bo muszę wybudować dużo też parcel użytkowych. No i też trochę mi już tej nowoczesności brakuje, tak żebym może porobiła jakieś nowoczesne domy, bo wyjdę z wprawy po prostu, jak już tyle czasu nie robiłam, to mogę wyjść z wprawy, a nie chciałabym, więc będę musiała ogarnąć. No i też mówię, ta monotematyczność jest taka dosyć smutna, także wiecie, też 1000 tych właśnie domów rodzinnych to tak kiepsko, aczkolwiek no każdy się czymś różni, prawda? Nie ma takich dwóch identycznych, więc póki nie ma właśnie identycznych, to jest dobrze, ale no chcę coś więcej, coś nowego i myślę, że z tym akcentem zakończę. Dajcie znać, co lubicie budować najbardziej, czy domy nowoczesne, czy domy właśnie takie bardziej tradycyjne, czy coś pomiędzy, bo to też nie jest takie, że jest albo taki, oczywiście. A czy może nie lubicie w ogóle budować, może wolicie sobie, nie wiem, w apartamentach, albo może nie przykładacie wagi do budowli, tylko bardziej do wystroju wnętrz, bo też wiem, że dużo osób takich jest. I co jeszcze? Co sądzicie oczywiście o tym domku? Możecie dać znać, w sensie dajcie znać koniecznie. I myślę, że to tyle. Także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam Was do oceniania, komentowania, subskrybowania na Instagrama, na grupę, linki w opisie. Dajcie znać, co jeszcze mogłabym wybudować, ale domki póki co sobie zostawię, bo też myślę, że Wam to też się może nudzić, bo to też o to chodzi, że jak będę tak cały czas nagrywać domy, to stwierdzicie, a dobra, już domy są nudne. Także domki na razie nie, potem bardzo chętnie, może teraz coś innego. No i myślę, że to tyle. Także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Miłego dnia, na razie, cześć!